Z Ewangelii według świętego Marka. Gdy się zbliżali do Jerozolimy, do Betfage i Betanii na Górze Oliwnej, posłał dwóch spośród swoich uczniów i rzekł im: idźcie do wsi, która jest przed wami, a zaraz przy wejściu do niej znajdziecie ośle uwiązane, na którym jeszcze nikt z ludzi nie siedział. Odwiążcie je i przyprowadźcie tutaj. A gdyby was kto pytał, dlaczego to robicie, powiedzcie: Pan go potrzebuje i zaraz odeślę je z powrotem. Poszli i znaleźli ośle przywiązane do drzwi z zewnątrz na ulicy. Odwiązali je, a niektórzy ze stojących tam pytali ich: co to ma znaczyć, że odwiązujecie ośle? Oni zaś odpowiedzieli im tak, jak Jezus polecił, i pozwolili im. Przyprowadzili więc ośle do Jezusa i zarzucili na nie swe płaszcze, a on wsiadł na nie. Wielu zaś słało swe płaszcze na drodze, a inni gałązki ścięte na polach. A ci, którzy go poprzedzali i którzy szli za nim, wołali: Hosanna, błogosławiony ten, który przychodzi w imię Pańskie, Hosanna na wysokościach. Tak Jezus przybył do Jerozolimy i wszedł do świątyni. Przeżywamy dzisiaj niedzielę palmową, niedzielę Męki Pańskiej, która rozpoczyna Wielki Tydzień. Pan Jezus dzisiaj wjeżdża uroczyście do Jerozolimy i wszyscy radośnie witają Go Hosanna. Warto, żebyśmy również my w naszym życiu postarali się Jezusa właśnie przyjąć, bo On tak jak wtedy przyjechał do Jerozolimy, tak samo dzisiaj przychodzi do każdego z nas. Przyjeżdża do naszej parafii, przyjeżdża do waszych domów, przyjeżdża do waszych serc. I warto, żeby go przyjąć z wielką radością i zapamiętać to Hosanna w taki sposób, aby Hosanna nie zamieniło się w naszych ustach na ukrzyżuj. Postarajmy się dobrze przeżyć ten Wielki Tydzień, po raz kolejny w oddaleniu od siebie fizycznym, ale duchowym bardzo blisko, bo w Jezusie wszyscy tworzymy jedno.